Posłuchajcie teraz bardzo uważnie, żebyśmy wiedzieli, dokąd próbujemy zmierzyć. Dobra? Mamy trzy rodzaje personalnych tokenów wspierające płatnicze udziałowe. Tak? Teraz mamy aplikację do tokenizacji ludzi. Zdecydowanie produkt B2C, który musi być popularny, musi być sexy, musi być lekki. Nie może to być tak trudna tokenizacja jak w przypadku Mozaiko, ponieważ nie jest to tokenizacja biznesu ani projektu, tylko tokenizacja tego klienta końcowego, a klient końcowy... Rahim, ja tutaj ci powiem, że według mnie tak nie jest. Według mnie tokenizować się będą marki osobiste, które są bardziej B2C. Marki osobiste, które mają... Żadna marka osobista, nawet najlepiej na świecie zarabiający Instagramer, to nie jest B2B, tylko to jest po prostu Kowalski, który jest znany. Już nie wspominałem... Rahim, tu się mylisz. To nie jest organizacja, tylko to jest po prostu człowiek, Rahim, wejdź sobie na jednego YouTubera na przykład, to nie jest jakiś super wielki, nazywa się Unboxy Therapy. Zrobił wielką firmę, dobrze. Poczekaj, proszę cię. Proszę, na chwilkę, bo za dużo gadasz. Za mało słuchasz i się za mało uczysz. Ale teraz ja chciałem, żebyście wy posłuchali mnie. Ale ty mówisz 10 raz to samo, tą samą prezentację chcesz pokazać, którą ja już miałem. Jestem znudzony tą prezentacją. Jak w kościele co tydzień powtarzają to samo, dotarło. Słuchaj, więc jeszcze raz powiem. Jeżeli weźmiesz sobie Unboxy Therapy, to ty widzisz tylko frontmana, a za nim stoi 20 osób i w ogóle cała struktura i organizacja. I to jest firma. To nie jest osoba, to jest firma. To jest potem firma, ale nie na początku. Dlatego Rahim, zamiast iść do pojedynczej marki osobistej, idziesz do Idahasha, która ma tam kilkanaście tysięcy influencerów i z nimi gadasz, nie? Ale to ma być produkt dla końcowej osoby, dla człowieka, który to dotyka właśnie. Tak, tylko że żeby te końcowe osoby właśnie trafiły tam, żeby końcowe osoby chciały się tokenizować, to na tej platformie muszą być już stokenizowani i istniejący 10-20 dużych firm. To są firmy. Dokładnie tak. Które są znane pod nazwą jakiegoś PewDiePie'a czy jakiegoś innego gościa, ale to są firmy. Oczywiście, że jak gadaliśmy z Saletą czy z kimś, no to oczywiście, że to gdzieś tam wymaga na początku porozumienia. No jak Obama korzystał z Twittera, no to też właściciele Twittera się skontaktowali z Obamą, no nie powiedzieli mu masz, zaloguj się, nie? Więc ja tylko chcę powiedzieć, że aplikacja ta do tokenizacji, to jest częściowo sprzedaż B2B, i sprzedaż B2C, bo sprzedajesz B2B po to, żeby mieć sprzedaż B2C. Dobra, żebyś miał tych dzieci, te 1000 milionów dzieci, które też będą chciały się stokenizować na tej platformie. Więc ja bym bardzo chciał mieć te 1 milion dzieci, najpierw będę miał tych znanych. Osiągnięcie tego celu, zgadzam się z wami, że nie byłoby nic wspanialszego, tak? Tylko jeszcze raz powtórzę, że w swoim pragmatyzmie zawsze zakładam plan B. Co jeżeli się nie uda, bo przeważnie produkty B2C, tak jak zauważyliście to w przypadku Facebooka, bardzo wiele lat mówiliśmy, że jest coś takie jak social media, a nie było czegoś takiego jak social media, był Facebook. To nie były social media, tylko był social media, Facebook, tak? Więc B2C zawsze jest ten dominator, natomiast B2B ten rynek jest bardziej rozdrobniony. Ja bym bardzo wolałbym stworzyć aplikację do personalnych tokenów niż blockchain, bo dzisiaj wiadomo, że Ethereum jak zdominuje cały świat, nigdy nie będzie tak sexy jak Facebook, czy nawet ten TikTok teraz, więc ja bym chciał stworzyć taki produkt. Ja się z wami zgadzam, że taki produkt, który byłby celem, to rzeczywiście lepiej, żeby on korzystał z jak najlepszej istniejącej infrastruktury blockchain, bo nikogo teraz nie interesuje, czy TikTok stoi na własnych serwerach, czy AWS-a, czy kogoś innego, prawda? Więc tutaj jesteśmy jakby zgodni, prawda? Mhm. Halo, Sławek, jesteś? Bo ja jestem, słucham, tak. Ja was nie widzę, więc proszę... Ja jestem na telefonie, dlatego mnie widzicie, ale teraz, dzięki temu was dobrze słyszę. Jakby przy okazji, wierząc jakby w technologię blockchain, wiedząc w jego zastosowanie, wierząc w to, że te wszystkie tokeny, które my codziennie stawiamy na Ethereum i za to kupujemy Ether i płacimy za te smart kontrakty, widząc ten rynek i widząc, że on jest dominowany przez kilku graczy, a ta rewolucja jest jeszcze na początku drogi, wierzymy bardzo w taki produkt jak blockchain i nie wierzę w to, że ten produkt, ta branża, ta infrastruktura jakby podstawowa będzie zdominowana przez jednego, dwóch, trzech graczy.
również powstanie coś takiego jak internet of blockchain, tych blockchainów będzie dużo i my na tej rewolucji chcemy coś, że tak powiem, też ugrać. Tym bardziej, że nie chcemy pójść na łatwiznę, skopiować jakiś blockchain i zrobić nasz i mówić, że nasz jest wtedy lepszy, bo będziemy zwykłymi po prostu złodziejami. Natomiast po prostu mamy na to swój pomysł. I teraz nasz, jakby żeby blockchain osiągnął sukces, czyli żeby był prawdziwie rozproszoną infrastrukturą, to musi mieć dużo górników. Teraz jakby ty zadałeś gdzieś, Łukasz, to pytanie i ja starałem się odpowiedzieć, ale mi się to nie udało. Powiedziałeś, czym twój blockchain będzie się różnił od innych. To znaczy nasz blockchain będzie naprawdę zdemokratyzowany, a próg wejścia do tego blockchaina będzie tak łatwy, jak założenie personalnego tokena. Czyli wyobraź sobie coś takiego, że ty zostajesz częścią... Poczekaj, ale nie może być związany z personalnym tokenem, bo personalny token to jest jedynie B2C, które może nie wypalić. No to wtedy my będziemy jedynym personalnym tokenem i będziemy mieli cały zysk z blockchaina. Wtedy będziemy mieli 100 takich personalnych tokenów, których dogadamy bezpośrednio, a nie mieli. Chodzi o to, że jeżeli budujemy blockchain pod personalne tokeny, to nie będziemy mogli go sprzedawać B2B, bo on będzie pod personalne tokeny. A dlaczego? No, to dlatego, że... Ale będzie to trochę bardziej ograniczone, tak? Ale dlatego, nie chodzi o to... Ale nie może być w idei, czy nie może być technicznie? Nie, poczekajcie, bo ja widzę, że gdzie się rozjeżdżamy totalnie. Rahim, jeżeli ty mówisz, że robimy blockchain, który ma być, gdzie górnikiem jest osoba, która reprezentuje personalną markę, to jak to nie wypali, to jak ty chcesz sprzedawać ten blockchain, skoro tak, nie ma personalnych marek? No tak, ale czym innym jest, żeby wypaliła aplikacja do personalnych tokenów, to musi to być produkt masowy. A żeby wypaliła infrastruktura oparta na personalnych tokenach, to Facebook zbudował infrastrukturę opartą na 100 węzłach. W 100 firmach, z którymi się dogadał po przyjacielsku. Więc tutaj można dogadać się wtedy. Wtedy dlaczego ktoś. Poczekaj, bo mamy połączenie dwóch koncepcji, bo ja już myślałem, że ty chcesz stworzyć blockchain, który będzie używany przez aplikacje do tokenizacji ludzi, a jak to, ponieważ ty w to nie wierzysz, to chcesz, żeby ten blockchain był również możliwy do sprzedania jakimś firmom. Ale już w korze, już w sercu tego blockchaina zakładasz, że potrzebni są górnicy, którzy będą markami personalnymi. Dla mnie to jest niespójne. Ci tłumaczę jeszcze raz, że gdyby aplikacja do personalnych tokenów miała się udać sama w sobie, musiałaby być produktem masowym. Żeby infrastruktura oparta na personalnych tokenach się udała, nie musi być tych personalnych tokenów milion, wystarczy, że ich będzie 1000, a 1000 zawsze można zrobić ręcznie. Rozumiesz teraz, Łukasz? Mów dalej. Teraz uwaga, i teraz posłuchaj klucz tej sprawy. Dzięki blockchainowi uda się B2C, a dzięki B2C uda się blockchain. Dlaczego dzięki blockchainowi uda się B2C? Dlatego, że te marki osobiste założą tutaj token tylko dlatego, że będą mogły zarabiać na blockchainie. Jak one założą to na Ethereum, to Ether będzie zarabiał. A tutaj tworzymy nową ekonomię dla tych marek osobistych. One mogą na swoim autorytecie zarabiać poprzez zatwierdzanie transakcji. Więc dzięki. Kto będzie robił transakcje? Proszę? Kto będzie robił transakcje? To nie rozumiem pytania. No bo mówisz, że ludzie będą zarabiali na zatwierdzaniu transakcji. To jestem w stanie zrozumieć. Dlaczego ktoś miałby robić jakąkolwiek transakcję w tym blockchainie? To znaczy, ja ci powiem, Łukasz, jak to wygląda zgodnie z naszym modelem biznesowym opisanym we wniosku. I wygląda to tak, że te transakcje będą robiły właśnie marki osobiste. Czyli sam będę robił transakcję, żeby zatwierdzić ją, żeby na tym zarobić. Adam, nie kumam. Tak, dlatego, bo nie do końca jest tak zgodnie z wnioskiem, tak? Ponieważ inaczej za bardzo się tego nie dało, jak tam nie wymyślić. Poczekaj, Adam, odstawmy wniosek, bo wniosek to była pewna formalność. Nie, ale wiesz co, to jest serio model, który według mnie może wypalić, tak? Ponieważ, moment, daj mi zacząć wniosek, dobra? Nie przerywaj. Wyciszam się. Okej, tak czy siak. Ja z Arturem, powiedzmy, wymyśliliśmy to w ten sposób, że kurde bele, to na tych opłatach transakcyjnych ciężko jest zarobić, nie? W jaki sposób zrobić rynek na dużo transakcji, na których rzeczywiście te opłaty transakcyjne można pobierać, a one dalej nie są za duże, są okej dla wszystkich, tak? I dla zarabiających nad nich i na płacących je. Otóż markom osobistym, czyli tym wszystkim influencerom, brakuje narzędzi do aktywizacji fanów, nie? No bo co, ktoś komentuje, udostępnia posty, jest aktywny,
I co, i dołączysz do fanklubu, coś więcej możesz zrobić, wyślesz im coś na Patronite, tyle, nie? No i otóż pomysł jest taki, żeby marki osobiste za pomocą tej aplikacji wysyłały im swoje tokeny, tak? Które swoją drogą tam mają jakąś tam wartość, nie wiem, albo kolekcjonerską, albo właśnie są biletem wstępu do fanklubu, albo, nie wiem, biletem na spotkanie jakieś, albo żeby pogadać 5 minut, no nie, i tak dalej, żeby w ten sposób te tokeny miały wartość dla tych użytkowników, nie? I te marki osobiste oczywiście będą je mogły sprzedawać, super, zarobią w ten sposób na opłaty transakcyjne, albo je będą mogły rozdawać, czyli wtedy one są głównym płatnikiem tych opłat transakcyjnych, no ale one i tak muszą płacić za marketing, tak? I tak muszą płacić w jakiś sposób za aktywizację tych fanów. To jest lepsze narzędzie, szczerze mówiąc. I w ten sposób tak naprawdę zbierając kasę od tych swoich fanów, którzy chcą kupić tokeny, zarabiają na opłaty transakcyjne do blockchaina, czyli de facto po części do nas, po części do innych marek osobistych, w zasadzie górników. I dla nich to jest taka gra o sumie zerowej, ale jednak wartością dodaną jest marketing, który robią fanom, nie? Nie jest tak, że wartością dodaną będą opłaty transakcyjne dla nich, bo to są dla nich psie pieniądze. Ile oni na tym zarobią? Tutaj potrzebna jest skala, a skalę można osiągnąć właśnie przez to, że tokeny będą rozdawane fanom. Tak wygląda ten model biznesowy. Łukasz i Sławek, tutaj zgadzam się w pełni z Adamem. Czy mogę wam zarysować jeszcze raz całość bez wchodzenia w poszczególne elementy od strony takiej techniki? Rahim, ale jakby ja mam w tej chwili w głowie, po pierwsze nie podejmę się decyzji, czy wierzę w takie rozwiązanie B2B. To chcę, żebyśmy o tym wiedzieli, co nie znaczy, że nie uwierzę. Ja po prostu uważam, że jak będziemy szli razem do przodu, to zrobimy coś dobrego. Tak. Naprawdę jestem wielkim fanem tego, żebyśmy przeszli do spraw formalnych, bo... Jezus, absolutnie jestem najmniejszym fanem spraw formalnych, jeżeli nie pozwolicie mi przedstawić koncepcji, bo naprawdę do spraw formalnych mam świetnych prawników i wszystko z wami rozegrają. Natomiast ja jestem wielkim fanem dostarczenia produktu, który no będzie lepszy niż Ethereum i zmieni ten świat. Tutaj aplikacja do personalnych tokenów jest bezpośrednio powiązana z infrastrukturą blockchain. Blockchain sprawia, że te personalne tokeny mogą zarabiać, bo one zarabiają, a nie na przykład górnicy, gdybyśmy stawiali to na innym blockchainie. To marki osobiste są tym górnikiem. A jeszcze inwestorzy tych górników zarabiają, inwestując w najbardziej rozpoznawalnych górników, ponieważ może być tak, że cała ta infrastruktura będzie oparta na 1000 rozproszonych po całym świecie, tylko 1000 super znanych ludzi. Więc cały zysk idzie do tego 1000 osób, a ich fani mogą partycypować w tych zyskach. Więc my tworzymy jak Bitcoin, gdzie ktoś wymyślił, że ktoś podpina komputer, dostarcza energię, zarabia w Bitcoinie. Tutaj. Marka osobista jest częścią infrastruktury, jego reputacja wpływa na udział w tych zyskach, a inni inwestorzy, którzy inwestują w te marki osobiste, mają swój też zysk w tym, że uwierzyły tej marce osobistej, bo kupiły jej udziały. Skąd się biorą zyski? Bo ja nie rozumiem tego. A skąd się biorą zyski u górników w Proof of Work? U górników biorą się z nagrody produkowania tokena. Właśnie. I tutaj bierze się nagroda z tego, że marka osobista jest częścią rozproszonego rejestru, który jest telefonem. Jeden jest w Australii, jeden jest w Europie, a jeden jest w Kanadzie. Rahim, to tak nie działa, Rahim. Ty powiedziałeś coś zupełnie bez sensu. Jeszcze raz, górnik zarabia nie na opłatach transakcyjnych, tylko zarabia na tym, że wydobywa blok i dostaje nagrodę. Czy tutaj będzie również nagroda? Tutaj będzie również nagroda za uwierzytelnienie. Ty chcesz tworzyć nowe tokeny w momencie, gdy górnik zatwierdzi transakcję. Znaczy, zgodnie z naszym modelem, to tutaj nie ma być nagrody, tylko ma być podział opłaty transakcyjnej. Opłata transakcyjna ma być bardzo niska, jak sami twierdzicie, więc myślę, że... Nie jestem przekonany, czy opłata transakcyjna będzie bardzo niska, wyceniliśmy ją tam na 1 sapiensy, tak? Znaczy, jeszcze raz powiem, to albo transakcje będą drogie i wtedy faktycznie suma nagród z transakcji będzie istotna, albo powiemy, że transakcje są tanie, wtedy suma opłat transakcyjnych jest bliska, no bardzo niska, nawet jak będzie dużo transakcji. Łukasz, ja zaprojektowałem ten system biznesowo w ten sposób, że transakcje są tanie dla tych mas, tak? I tworzenie też tokenów jest tanie, czy wręcz darmowe. Natomiast dla marek osobistych, te marki osobiste płacą już normalnie, wiesz?
bo oni i tak, one już i tak mają tą kasę, są w tym ekosystemie zaplątane. No ale to przed chwilą powiedzieliście o tysiącu. Pomiędzy tymi konsumentami one mogą być darmowe wręcz, a transakcje typu rozdawanie tokenów, one już nie są darmowe. Czyli te... Adam... Mów, Sławku. Zwracam uwagę, że jeżeli dobrze kojarzę, przed chwilą mówiliśmy o tym, że takich poważnych marek osobistych będzie 1000. No to teraz nie wiem, jaka musiałaby być naprawdę jakby cena takich transakcji, żebyśmy na tysiącach ludzi zaczęli zarabiać jakieś sensowne pieniądze. Nawet bo oni tych transakcji robili bardzo, bardzo dużo. Jaką oni będą mieli też motywację, żeby robić dużo transakcji, gdzie każda z nich kosztuje ich dużo pieniędzy. Ja tu zwracam jeszcze uwagę na pewne... Tysiąc osób będzie beneficjentami, natomiast to będzie połączenie serwerów scentralizowanych, poczekaj, wypełnianiem rozproszonym, tak? Serwery. Zostaw te serwery. Nie znasz się na serwerach, więc nie używaj tych słów. Mi chodzi o to, że jeżeli popełniliście dwa błędy logiczne. Błąd pierwszy logiczny mówi tak. Skoro te 1000 osób będzie ponosiło największe koszty, i potem te 1000 osób będzie beneficjentami, to co oni sami sobie będą płacili? To znaczy, wiesz co, to wynika z tego, że Rahim mówi o swojej wizji, a ja mówię o tym, jak to faktycznie zaprojektowaliśmy. No to poczekaj, Rahim, na razie wrócimy do twojej wizji, ja chcę dokończyć, żeby zrozumieć model ten, który Adam... Dlaczego ty chcesz zrozumieć teraz model, skoro model można zmienić, a najważniejsza jest teraz wizja dzisiaj. Model, to jest rozmowa na 48 tygodni. Czemu wy teraz nie chcecie posłuchać wizji do końca, skoro ja jeszcze nie przeklikałem tego, a wchodzicie w model? Bo wizji masz szczegóły. Nie, wizja to... Marka osobista zarabia. Ja to jest wizjoner. A ja zadałem pytanie, jak marka osobista zarabia. Wizja to jest wizjoner, czyli zakrzywianie rzeczywistości, a potem wchodzą, najpierw jest Steve Jobs, potem wchodzą inżynierowie, tak? Inżynierowie na końcu. Rahim, ale ty zaprzeczyłeś sam sobie, jak możesz mieć wizję... Nie zaprzeczyłem, tylko ty nie wiesz, jak zrobić to, o co mi chodzi, ale ty musisz sam rozwiązać swój problem. Łukasz, jak coś, to on już jest rozwiązany, ale zaprzeczał zupełnie tej wizji. No to musisz takie dostarczyć rozwiązanie. Fajnie, że wygrałeś wniosek, a to musisz zmienić rozwiązanie, żeby nie zaprzeczyć tej wizji. Oczywiście nie dopuszczamy do tego, że wizja była błędna. Absolutnie nie, bo wizja jest iskrą boską. Ale wy fajnie, jakbyście posłuchali wizji do końca, to wtedy byłaby szansa, żebyśmy mieli wyrównanie wizji chociaż, tak? Na dwóch poziomach, waszym i naszym. Ale ty wchodzisz w detale, na które dzisiaj nie ma czasu, a nie pozwalasz mi przedstawić całej wizji, której wy w ogóle nie rozumiecie tej wizji. Wizja jest taka, ja wam przedstawię tą wizję i powiedzcie mi najpierw, nie czy da się tą wizję zrealizować, tylko czy wy tą wizję kupujecie. Możemy się tak umówić, Sławek? No, ja później ci przedstawię moją wizję kolonizacji Księżyca. Chciałbym, żebyśmy przedstawisz mi wizję kolonizacji Księżyca i budżetu. Ja ci ją przedstawiam teraz. No. Za rok ludzie będą mogli mieszkać na Księżycu. Podoba ci ta wizja? Ale po co to mówisz teraz? Daj dokończyć Rahimowi, Rahim chce... Ale Sławek, po co to mówisz? Mówię po to, dlatego że uważam, że jakby oczekujesz od nas, jakby stawiasz bardzo fajne założenia, no. Ale tam dajesz bardzo dużo założeń, które uważasz, że są prawdą i oczekujesz, żebyśmy w nie uwierzyli, a my już na samym początku dostrzegamy, że tam coś nie działa. No nawet jak powiem, że twoja wizja jest fajna, to wcale nie oznacza, że ja wierzę, że ona jest realna. Znaczy, najpierw musimy ustalić, czy ona jest fajna, niezależnie od tego, czy da się to zrobić. A to, że wy nie wiecie, jak to zrobić, to już jest wasz problem. Rahim, nie wiedzieć, jak coś zrobić, to jest jedno, no. A błędy logiczne w wizji, to jest drugie. Ale gdzie to widzisz? Ale dobrze, to w takim razie dobrze, to nie dyskutujmy o błędach logicznych teraz, nawet na poziomie wizji, skoro tylko dajcie mi powiedzieć tą wizję do końca. Tak, mów. Dobrze. Więc blockchain sprawia, że marki osobiste mogą tu zarobić na blockchainie. Bo niby na czym miałyby zarobić? Na umowie o pracę i wsadzeniu PIT-a tutaj, co jest absurdalne, co ja zrobiłem. Rozumiecie? Ja nie jestem zakładnikiem własnych pomysłów. Więc blockchain sprawia, że mogą zarobić marki osobiste, a marki osobiste sprawiają, że ten blockchain łatwo może się zdemokratyzować, bo nigdy jeszcze stanie się górnikiem nie było tak proste.
I teraz, oprócz tego, że powstaje aplikacja do tokenizacji ludzi, która składa się na powstanie infrastruktury blockchain, powstaje też giełda. I teraz powstaje giełda, która nazywa się finalnie, uwaga, Kanga, widzicie? Kanga staje na tym blockchainie, Mozaiko staje na tym blockchainie. I na Mozaiko są tokenizowane obrazy drzewa, farmy słoneczne. I wszystkie farmy słoneczne nie będą korzystać z Ethereum. Wszystkie drzewa, szklarnie od pomidorów, które wczoraj zaczęliśmy tokenizować z Adamem, obrazy, nieruchomości, całe Mozaiko będzie zamiast korzystać z Ethereum, korzystać z tego blockchaina. A bramką zakupową do tych wszystkich asetów, wszystkich transakcji, czyli wszystkich transakcji na Kandze, wszystkich kryptowalutą wewnętrzną, podstawową kryptowalutą do zakupu drzew, do zakupu farm słonecznych i tak dalej, będzie kryptowaluta sapiensy. Więc kryptowaluta sapiensy będzie i szybkim środkiem pieniężnym, najtańszym, bo wewnętrznym, podstawowym, bez banków, bez prowizji, i jednocześnie będzie miała wartość przez rosnącą kapitalizację całego ekosystemu. I jeżeli my się dogadamy, żeby zrobić aplikację do tokenizacji ludzi, zrobić z tego rozproszony rejestr blockchain, postawić tam Mozaiko i Kangę, to już będzie dobry punkt wyjścia do zrobienia już na poziomie naszego wewnętrznego porozumienia czegoś dosyć sporego. Już ta infrastruktura blockchain będzie napompowana, tak jak Waves. Waves stawia tokeny na własnym blockchainie, daje DEX-a, a my mamy osobno te projekty. Kanga to osobny brand, Mozaiko to osobny brand, Sapiensy aplikacja to osobny brand, ale wszystko łączy infrastruktura blockchain. Dlaczego warto to robić? Bo mamy autorski algorytm konsensusu, odwrócona hierarchia blockchain, użytkownicy, marki osobisty, węzły, zysk i demokratyzacja zysków, rozproszenie na tych, potem rozdzielamy te zyski tej marki osobistej na tych, którzy zainwestowali w daną markę osobistą. I powstanie pewnego rodzaju loteria. O, ta marka osobista, nieważne czy ona najwięcej zarabia, tylko ona jest najfajniejsza, więc ja inwestuję w nią, bo ona może być największa i ona może najwięcej zarobić. Na blockchainie. Ale nie jest to piramida finansowa, dopóty z tego blockchaina zaczynają korzystać podmioty trzecie. A tym podmiotem drugim będzie Mozaiko, trzecim będzie Kanga. I jeżeli wy nie zbudujecie takiego blockchaina, z którego sami będziecie z założenia chcieli skorzystać, jak to mówił Steve Jobs, nie zrobi komputera, którego sam nie będzie używał, i wy nie zrobicie blockchaina, którego sami nie będziecie chcieli używać zamiast Ethereum, to nie ma w ogóle po co zaczynać tego projektu i wtedy każdy z nas ma co robić. Jak Amazon, jak Facebook postawił się na AWS-ie, to potem jak urósł, to postawił własne serwery. Więc ja też uważam, że jak urosnę, to będę chciał robić własny blockchain. Tym bardziej, że ja nie robię konkurencyjnego copy and paste blockchaina, tylko ja mam autorski pomysł na blockchain. Blockchain bardziej demokratyczny niż jakikolwiek inny, bo bramką do tego blockchaina jest aplikacja mobilna, gdzie każdy może wejść, wyemitować personalny token. Buduję popularność tego personalnego tokena, bo jestem najbardziej rozpoznawalnym górnikiem. To jest walka o to, kto jest najbardziej znanym górnikiem. Marka osobista zarabia na tym, że jest największym górnikiem, ale jest największy nie przez moc obliczeniową, tylko przez wielkość swojej reputacji, czyli są to proof of reputation. No to skąd się, a propos proof of reputation. No. Póki co uważam, że to jest tylko i wyłącznie hasło, które nie ma potwierdzenia rzeczywistości. Ale jakie? Tak. No to technicznie. Wymiarowej. Jakiej? No tej naszej. No. Powiedz mi, no. Ja jako Sławek Zawadzki wyemitowałem, przy czym ja uważam, że to jest rozwiązanie, to też żebyś wiedział, bo bierze w tokeny personalne. Jak ludzie zarabiają na tym, albo jak ja zarabiam, skąd się bierze wartość mojego tokena? No stąd, że ludzie będą chcieli je kupować. A będą chcieli je kupować, bo będą wierzyć, że będziesz najbardziej znany, a jako najbardziej znany najwięcej zarobisz na zatwierdzaniu transakcji. Nadal, czy tylko i wyłącznie, zobacz Rakim, ty chcesz zrobić coś takiego, jak to się udało osiągnąć tylko Soli? Teza i pytanie. Uważam, że teza jest taka. Uważam, że zbudowanie wartości czegoś na takiej zasadzie, że świat zacznie w to ufać, jest gigantycznie skomplikowane
I właściwie to się nigdy nikomu celowo nie udało. To po prostu świat zaczął ufać, że sól jest walutą, że złoto jest walutą, że bitcoin jest walutą. Moje pytanie jest takie, jak ty chcesz być pierwszym człowiekiem na świecie, który zrobi to celowo w krótkim czasie za 2 miliony złotych? Bo rozumiem, że tak jest taki ten. To jest moje pytanie, dziękuję. Jeszcze raz, niestety nie zrozumiałem pytania, jak ty chcesz być, jeszcze raz. Bo powiedziałeś mi coś takiego, ja się spytałem, skąd się bierze wartość mojego tokena? Odpowiedziałeś, że ludzie będą wierzyć, czyli jakby zaufają, że on ma jakąś taką wartość na zasadzie zaufania, że wszyscy będą w to wierzyli. Ja uważam, że wartość tokenów bierze się z tego, że są środkami płatniczymi, za którym można coś konkretnego kupić. To jest wizja, w którą ja wierzę. Nawet nie wizja, tylko tak po prostu tak, wyznaję. Ale ja się zgadzam z tobą, natomiast wprowadzenie tego elementu tutaj, że mogą za coś kupić, będzie bardzo trudne, bo ta aplikacja może być jakiś marketplace. Okay. Wiesz? Jak to będzie zdawać? Skąd się bierze wartość tokena? Dlaczego ludzie... Już ci tłumaczę. Jest na przykład tak, że w tym momencie wszyscy ludzie w Ethereum, górnicy i wszyscy górnicy w Bitcoinie są beneficjentami tego, że tworzą tę rozproszoną infrastrukturę blockchain i zarabiają na tym jakieś pieniądze. Tutaj te pieniądze będą zarabiać marki osobiste, natomiast one będą rozdzielone proporcjonalnie do ich reputacji mierzonej wartością personalnego tokena. Rozumiesz? Skąd się bierze wartość personalnego tokena? Tego, że ludzie będą dawać takie pieniądze tobie. Ja na przykład przykładowo, nasza czwórka teraz tworzy ten blockchain, tak? Więc nasza czwórka jest beneficjentem wszystkich tych prowizji, tak? I teraz zamiast dostać każdy po 25%, to my wszyscy dostajemy głosy od naszych fanów, kto ile ma dostać. Jeżeli ja dostanę 100 głosów, Adam dostanie 50, Łukasz 50 i Sławek 50, to ja zarobię dla moich, tych, co głosowali, dwa razy więcej niż Adam. Rozumiesz? Zarobisz, to znaczy, skąd się weźmie wartość? No zarobi się pieniądze na tym, że wchodzą trzecie projekty do tego blockchaina, które będą korzystać z tego blockchaina, który my tworzymy. Bo my go tworzymy, zatwierdzając, jesteśmy górnikami. Oczywiście jeszcze zarabia platforma jako platforma, tak? Ale rozumiecie, o co chodzi. To by była piramida, gdyby nie te trzecie projekty, które korzystają, drzewa, farmy i tak dalej. One są użytkownikami tego blockchaina. One płacą za smart kontrakty, które my zatwierdzamy, żeby były rozproszone. I my nie musimy je zatwierdzać mocą obliczeniową, tylko musimy je zatwierdzać uwierzytelnieniem, kurwa. Tak jakby był papież, to by było super, hiper uwierzytelnione, a papież to by był tak znany, żeby zgarnął pewnie 80% wszystkich prowizji, nie? Mogę coś powiedzieć na zatwierdzanie... Dziękuję, Sławek. Czy to jest odpowiedź na pytanie Sławka mniej więcej? Tak, ale ja chciałem tylko jedno zdanie i się... Ale proszę, daj mi tylko zapytać Sławka, czy odpowiedziałem na jego pytanie. Powiem tak. Zrozumiałem model. Nie wiem, czy w niego uwierzyłem. Tak jak już Sławek wcześniej podnosił, tych opłat transakcyjnych nie będzie dużo, a jeżeli ich będzie dużo, to znaczy, że blockchain jest drogi. To po prostu się nie spina. Już nie wspominając o tym, że tutaj bardziej są jednak przydatne mimo wszystko te węzły i to one teoretycznie zarabiają, no ale to byś można było zmienić. Ale telefon nie może być węzłem? No załóżmy nawet, że może być. Już nawet jak to wyeliminujemy, tak czy siak, to po prostu marce osobistej ona potrzebuje narzędzia, tak? Ona nie potrzebuje zabawki do tokenów personalnych, z której wyciągnie, nawet jak jest popularna, kilkaset złotych miesięcznie, nie? Ona, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko ona będzie potrzebowała czegoś innego. Bo jeżeli będą niskie opłaty transakcyjne, a chcemy zrobić, żeby były niskie opłaty transakcyjne, żeby... wiadomo, że marka osobista... To będzie mało opłat transakcyjnych do podziału, tak? Wiadomo, że marka osobista zarabia na tym, że ludzie kupują jej tokeny. Każda marka osobista ma... Dokładnie tak. No tak, ale oprócz tego marka osobista musi jeszcze zarobić samym faktem jakby uwierzytelniania tych transakcji i czynienia go rozproszonym. Rahim, ona nie musi. Z tego prawie nie będzie kasy. Z tego będzie kasa dopiero przy dużej skali. A jak będzie duża skala, to będzie dużo marek osobistych do podziału. A jak masz YouTube'a, to musi być milion wyświetleń, żeby było 300 zł.
Tak. Jeszcze, Rahim, ale... Ale tam są osoby trzecie, które płacą, reklamodawcy. Dokładnie. Tak? Ale tu są też osoby trzecie. To jest Mozaiko, które tokenizuje się zamiast na Ethereum, robi to na... Ale co Mozaiko płaci? Ale tam jest mało transakcji, to nie jest płynne i tam nie ma opłat transakcyjnych prawie z takich. Ja tylko powiem, Rahim, ale... Ale będzie bardzo dużo tych projektów. Ale to dalej nie będą miliony transakcji miesięcznie. Ale za 10 lat będą. Tysiące. To jest nic. Rahim, jak to działa? To czekaj, to jak to działa w Ethereum? W Ethereum już ci tłumaczę, jak to działa. No. W Ethereum działa to tak, że ludzie uwierzyli, i to jest clue, ludzie uwierzyli, że Ethereum samo w sobie ma wartość. Że Ethereum ma wartość. I teraz, jeżeli ja pracuję jako górnik, to, że ja dostanę nagrodę w postaci tam 3 Etherów, jak wykopię blok, to ja wierzę w to, podkreślam słowo wiara, wierzę w to, że jak sprzedam te Ethery za dolary, to wystarczy mi na to, żeby pokryć moje koszty utrzymania farmy i zostanie mi jakiś zysk. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z kopaniem nieopartym o proof of work, to w tej sytuacji ta nagroda jest faktycznie dużo niższa, bo to jest ta nagroda, która jest czystym zyskiem. Czyli to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, kopię Ethery, ale nie ponoszę kosztu za prąd, nie ponoszę kosztu za utrzymanie, co zwykle stanowi 80-90% nagrody. Czyli jeżeli ja dostałem 3 Ethery nagrody, to ja najprawdopodobniej 2,9 Ethera wydam na to, żeby pokryć koszty. Czyli rzeczywista moja nagroda wynosi 0,1 Ethera. Tak mogłoby być, gdybyśmy mieli na przykład na zasadzie losowej, że nie potrzeba mocy obliczeniowej, tylko właśnie komórka. Ja chcę, Rahim i Adam, jedną rzecz wam powiedzieć. Zysk z działania takiej platformy, rozumiem, Rahim, jaki ty masz model. Rozumiem go. Natomiast on momentami przypomina mi troszeczkę taki filmik o agencji reklamowej, która miała zbudować logo dla firmy, gdzie jest 7 prostopadłych linii. Wrzucę wam go, żebyście sobie obejrzeli. Bo tam też padają, Rahim, takie słowa, jesteś specjalistą, masz to zrobić i masz znaleźć rozwiązanie. Obejrzyjcie sobie bardzo dobry film. Natomiast podoba mi się pomysł, widzę, Rahim, w tym potencjał, bo ty mówisz tak, chcemy zbudować blockchain, w którym będą zarabiały osoby, które są górnikami, ale każdy górnik, żeby zarabiał jak najwięcej, musi uzyskać poparcie społeczności. Tak bym to skrócił, prawda? I ta społeczność zarabia, bo postawiła na właściwego konia. Tak, i teraz... Ma to sens? Poczekaj, Rahim, ale musisz przestać przerywać. Bo raz, że mnie wybijasz z rytmu, a dwa, że możesz nie zrozumieć czegoś i ja czegoś mogę nie powiedzieć. Więc jeszcze raz, mamy system taki, w którym górnicy zarabiają, jeżeli część społeczności powie tak, ten górnik jest dobry. To jeżeli im więcej osób powie, że dany górnik jest dobry, tym więcej ten górnik zarabia. Dlaczego ludzie mają mówić, że ten górnik jest dobry? Nie wnikamy. To jest sprawa górnika. A może on będzie rozdawał wszystkim tym, którzy poprą jego, on może rozda całą nagrodę i dlatego oni go popierają. Na przykład. A może z jakiegoś innego powodu, bo może on da coś innego. Może on powie, że tymi tokenami trzeba płacić za jego szkolenia online i ludzie będą je kupować. Rahim, my zanotujemy to, że je kupili, ale już nie zanotujemy. Rahim, ale nikt ciebie nie słyszy, bo słuchaliśmy. Daj dokończyć Łukaszowi, proszę cię. Rahim, jeśli jeszcze raz mi przerwiesz, ja się wyłączam. Mówię zupełnie poważnie. Nie lubię, jak ktoś mnie nie szanuje. Więc jeszcze raz powiem. Muszę zacząć od początku, bo się zgubiłem. Przez to, że ty mi przerwałeś. Więc budujemy blockchain, w którym górnicy zarabiają, zatwierdzający transakcje, dostają jakieś tokeny. Nieważne, skąd te tokeny na razie się biorą, to jest kwestia wymyślenia. Nie mogą to być z opłat transakcyjnych, ponieważ opłaty transakcyjne mają być śmiesznie niskie. Więc nawet jeżeli będzie 1 000 000 transakcji dziennie, to i tak ta opłata transakcyjna nie powinna być istotna i nie da nam 1 000 000 dolarów, tak, do podziału. Więc to musi być, skądś inąd się musi wziąć ta nagroda. Górnik dostaje tyle tokenów, jaka jest jego reputacja i reputację zdobywa przez to, że inni ludzie mówią tak, to jest dobry górnik. To jest jakby podstawa algorytmu konsensusu, tak? To jest podstawa algorytmu konsensusu. I to jest jakby jeden mechanizm. Teraz drugi mechanizm jest taki, że muszą pojawić się transakcje, które ci górnicy będą mogli zatwierdzać.
I tutaj pomysłem, który mi się też podoba i który rozumiem, to jest to, że chcemy powiedzieć, ten blockchain w ten sposób zarządzany, tak, z tak zatwierdzanymi transakcjami, to jest blockchain, który ma służyć do obrotu asetami, jakimiś aktywami. Czyli to jest to, co ma zbudować powszechność użycia tego blockchaina. Czyli z jednej strony mamy zabawę górników, którzy chcą zyskać popularność i reputację, bo oni wtedy będą zarabiali, będą więcej dostawali nagrody. Przyjmijmy na razie, że jest nagroda per blok. To jest bardzo proste rozwiązanie. Czyli powiedzmy, co blok jest 10 sapiensy rozdawane i te 10 sapiensy dostaje każdy górnik, ale w procencie takim, jaki ma udział w reputacji, tak? Najprostszy możliwy schemat. I teraz mamy zabawę, ekonomię górników i społeczności do tego, żeby coś się działo. Z drugiej strony mamy projekty tak jak Mozaiko czy Kanga, które zapewniają istnienie projektów trzecich, które będą korzystały z tego blockchaina. I z tego blockchaina na zasadzie notowania asetów. Może dodamy do tego mechanizmy związane z votingiem, z zarządzaniem komunikacją z ludźmi, tak? To jest już sprawa nieistniejąca. Nieważne. Ja teraz powiem tak, to żeby zrobić taki blockchain, to ja biorę oprogramowanie BES-u i mam gotowy taki blockchain. I uruchamiam go. To nie jest kwestia tego, że ja muszę stworzyć coś, wymyśleć jakiegoś wielkiego. Tutaj kluczem nie jest oprogramowanie blockchaina, bo to jest trywialne. Tutaj kluczem jest po pierwsze zbudowanie społeczności, która uwierzy, że ten token ma wartość, czyli to jest górnicy plus społeczność. Ktoś musi uwierzyć, że to ma wartość, bo inaczej nie będzie społeczności. Uwierzą, że ma wartość, bo to jest stawianie na właściwego konia. Ale Rahim, co z tego, że ja stawię na właściwego konia, jak dostanę 40 kamyczków? Po kiego grzyba mi te 40 kamyczków, które są nic nie warte? Ludzie muszą uwierzyć, że te 40 kamyczków będzie coś warte, bo i teraz kiedy się pojawia wartość, kiedy się pojawia popyt na kamyczki. A popyt na kamyczki pojawia się, ponieważ to jest teraz najważniejszy moment. To, że Mozaiko tokenizuje projekty, żeby tokenizować jakiś projekt na Mozaiko, to jest jeden z możliwych rozwiązań. Ten projekt musi zapłacić 1000 kamyczków. Jeżeli ten projekt zapłaci 1000 kamyczków, to on musi je kupić na rynku. Żeby je kupić na rynku, to ktoś musi chcieć je sprzedać. I w ten sposób buduje się wartość. Natomiast tego wszystkiego, powtórzę jeszcze raz, tego wszystkiego w ogóle nie było. Nie było. Mówienie o tym, że marka osobista zarabia, bo dzięki blockchainowi, a blockchain, to nie jest to. Tak? Tutaj, żeby zbudować taki model, to jest koncepcja ogólna. To jest bardzo ogólna koncepcja. Kluczem według mnie nie jest strona biznesowa tych projektów, dlaczego projekty mają się tokenizować i tak dalej. Kluczem jest zbudowanie tej społeczności, która uwierzy, że ten blockchain, że te kamyki będą coś warte. One muszą uwierzyć po pierwsze, że spodobać się im musi zabawa w to, że będą wskazywały na górnika, który ma największą reputację. To jest zadanie z jednej strony górników, pozyskujemy fajną siłę do tego, żeby ktoś również dla nas walczył o to, żeby dany blockchain był popularny, bo górnik musi zdobyć reputację, więc musi zdobyć społeczność, więc jeżeli musi zdobyć społeczność, to on będzie walczył o to, żeby była jak największa rzesza jego fanów, ale ważne jest to, żeby ci fani uwierzyli, że coś z tego będą mieli, bo inaczej nic z tego nie będzie. I Sławek podważa to, żeby ludzie uwierzyli, że coś ma wartość, ja się tu z nim zgadzam. To jest coś, co się nikomu nie udało. To ludzie oddolnie uwierzyli, że Bitcoin ma wartość, tak samo ludzie oddolnie uwierzyli, że złoto ma wartość, że mają diamenty. Z diamentami jest może trochę inaczej, bo no to jest faktycznie... Ale ja dziękuję Ci za całe Twoje tutaj przemówienie. Nie do końca potrafię zrozumieć z tej całości, czy ono było entuzjastyczne dla tej koncepcji, czy podważające tą koncepcję? Ono było uzupełniające, to znaczy, bo mi się to podobało, co powiedział Łukasz, bo jakby to sprawiło, że ta wizja jakby ma już jakiś,
fundament, w sensie, że ona nie jest w kosmosie, jest bliżej Ziemi. Tak, ale to, że ta wizja wymaga jakby uzupełnienia i dopracowania jest ogólna, bo ludzie się dzielą na tym, co wiedzą wszystko o czymś albo coś o wszystkim. Ja jestem tym, co wie coś o wszystkim, a być może Łukasz bardziej wie wszystko o czymś. No to jest oczywiste, że ogólna wizja z lotu ptaka wymaga dopracowania, natomiast o to chodzi, czy to jest właściwy po prostu kierunek biznesowy. Ja tylko kierunek, który polega jednak nie tylko na stworzeniu aplikacji mobilnej, ale też infrastruktury blockchain, z którego będzie korzystało Mozaiko, bo jak nie będzie chciało korzystać z tego Mozaiko, które dostarczy kapitału, czyli farm słonecznych, których bramką będzie Sapiensy, to te kamyczki przecież nie będą nic warte, bo ludzie zarobią kamyczki, które nie są nic warte, ale jak za te kamyczki będą mogli kupić farmy, bo dzisiaj można je kupić za Ether, no to bierze się popyt na te kamyczki, a ludzie zarabiają kamyczki, bo inwestują w marki osobiste, które zatwierdzają transakcje, więc dają jakąś wartość. I teraz chodzi o to, czy na poziomie ogólnym to wszystko ma jakiś sens i logikę. No więc teraz, Rachim, żeby podsumować, żebyś teraz zobaczył, czy ja w to wierzę, czy nie, to ja tobie powiem tak. Ja wierzę w to, że jest sens budować społeczność wokół marek osobistych. Abstrahując zupełnie od pojęcia blockchain. To dalej, nie musi... tak? Słucham? Czyli w takim razie twierdzisz, że aplikacja tokenizacji ludzi równie dobrze mogłaby stanąć na Ethereum? Tak. Tak uważam, że tak mogłoby być. Natomiast w sytuacji, gdy... Jakie ja bym wybrał, wybrałbym rozwiązanie. Teraz powiem Ci, jak... Bo ja bym wartość... podjął tego projektu samej budowy aplikacji do tokenizacji ludzi, dlatego że nie mam pewności jego powodzenia. No więc dlatego chcę Ci powiedzieć, jak bym do tego podszedł. Ja bym podszedł do tego w następujący sposób. Dzięki NCBIR-owi mamy szansę... bo to jest tak. Z jednej strony uważam, że pomysł... NCBIR. Tak, właśnie zostawmy. Z jednej strony uważam, że pomysł budowania marki personalnej w oparciu o token i tam te wszystkie sprawy ma sens. To jest pierwsza sprawa. Uważam, że to jest sens. Nie musi być oparte o blockchain. W tym sensie, że nie musi to być nowy blockchain. Dwa, uważam, że idea Mozaiko i Kangi, która mówi o giełdzie asetami, również jest bardzo kusząca. I teraz, uwaga, bardziej widzę mechanizm budowania chaina w oparciu tylko o Mozaiko i Kangę z zostawieniem marki osobistej, bo widzę bardziej, że w giełdzie obrotu asetami nody w takim blockchainie, czyli górnikami, mogliby być a. każdy projekt, który został stokenizowany i b. każde biuro maklerskie, które przeprowadza tokenizację. I to wtedy... Tak, na podstawie tego konceptu stworzyłeś teraz nową koncepcję blockchaina i mnie się to podoba, bo moim celem biznesowym jest tworzenie blockchaina. Natomiast ja myślałem, że jestem w stanie za pomocą aplikacji mobilnej zbudować blockchain i upiec tu dwie pieczenie na jednym ogniu, bo ja twierdzę, że te marki osobiste zarobią na tym, że te drzewa będą potrzebować tych marek osobistych do zatwierdzania transakcji. No to ja projekty myślę, że... się wzajemnie uzupełniają. Ja myślę, że świat marek osobistych niekoniecznie jest połączony z tokenizacją projektu. Z tokenizacją... Ja dalej uważam, że marki osobiste, że im zależy na czymś innym niż zarobienie paruset złotych na byciu marką osobistą, ponieważ one tutaj będą szukały innej wartości. No i teraz właśnie Adam i Rachim. Ale posłuchajcie, tylko jedna rzecz. To, że ona zarobi realnie te nawet paręset złotych, powoduje, że ludzie będą chcieli stawiać na tego konia, który zarobi te paręset złotych. Niekoniecznie raczej. Czemu ludzie mają to robić za pieniędzy? No bo Apple dzisiaj zarabia tylko 1,5% z tego, co ludzie kupują akcje w dywidendzie, tak? Poczekajcie, ja chcę tylko... Dobra, skończ. Otarliśmy się teraz o ciekawą koncepcję, bo buduje mi się w głowie następująca myśl. Pierwsza sprawa to taka, że marki osobiste mają... To jest bardziej... entertainmentowy dział rynku i oni chcą czegoś innego niż chcą na przykład projekty fotowoltaniczne. No. Tak? To nie znaczy, że one nie mogą ze sobą współpracować, tylko chodzi mi o to, że to nie musi być koniecznie współpraca na poziomie blockchaina. Tylko z jednej strony uważam, że mamy fajną koncepcję, Adam, tokenu personalnego, znaczy tego systemu tokenu personalnego i uważam, że tutaj jest co zrobić.
powiem więcej. No, nie chcę na razie nic mówić, ale tutaj jest coś, co można zrobić, tak? Z drugiej strony ja widzę, Rahim, i to jest teraz do ciebie, koncepcję tego, żeby zbudować blockchain. Nieistotna jest technologia, istotne jest podejście do tego, kto zarządza tym blockchainem. I zarządza tym blockchainem, czyli buduje nody, czyli są górnikami, osoby, osoby, instytucje, które są zainteresowane działaniem poprawnym tego blockchaina. Bo to one budują, jakby zapewniają bezpieczeństwo. Nie wiem, ale to ty teraz wymyślasz jakby nową koncepcję blockchaina. Z powodu, żeby ich nie połączyć. Natomiast... Ponieważ uważam, że łączenie entertainmentu z biznesem, takim w sensie z giełdą, z notowaniami i tak dalej, to są... Tutaj mamy sprzeczne interesy. Znaczy, ale ty uważasz tak na poziomie technicznym, czy na poziomie ideowym? Ideowym. A, ideowym. To szkoda, ideowym. bo to uważam, że budowanie... To szkoda, bo ja bym... Kurczę, szkoda, ponieważ ja być może mylę się technicznie, ale niekoniecznie ideowo, i szkoda, że się wzajemnie nie uzupełniamy. Bo ja tu ci powiedziałem, że entertainment jest świetnym narzędziem demokratyzacji infrastruktury poprzez zminimalizowanie progu wejścia do bycia górnikiem. Bo jakbyś mi powiedział teraz, zostań górnikiem najbardziej demokratycznej waluty bitcoin. Ale ja nic nie będę zarabiał, Rahim, bo moja reputacja będzie zerowa. Więc tutaj w ogóle nie ma sensu. Dlaczego reputacja będzie zerowa? No, a dlaczego mam mieć jakąś reputację? Musiałbym najpierw postarać się o tą reputację. To każdy się starał o reputację najlepiej, jak potrafi. Czyli próg wejścia jest szalenie wysoki. Ponieważ ja muszę najpierw zbudować... Ale próg wejścia jest taki sam jak na YouTube'a, gdzie budujesz kanał na YouTubie, i na Facebooka, gdzie budujesz kanał na Facebooka. Dokładnie tak. Możesz powiedzieć, że za moje tokeny możesz kupić szkolenie, więc kup tokeny. Ja notuję to, że ktoś kupił tokeny, ale nie notuję już tego, czy on sprzedał to szkolenie, czy nie. Ważne, że kupił. Znaczy, to inaczej powiem. Szkoda, Łukasz, że tutaj ja bym chciał, żebyś szukał kwestii technicznych, bo ja nie do końca wiem, czy moja... technologia się, czy moja koncepcja spina się technicznie i matematycznie, natomiast jeżeli mówisz, że ideowo to się nie zgadza, no to jest zmiana światopoglądu teraz. To nie, bo to jest coś innego. Tutaj jest jeszcze płaszczyzna ekonomiczna, że to się czasami może nie spiąć ekonomicznie. Idea fajna, ale ekonomia się nie zgadza. Łukasz twierdzi, że idea się nie zgadza z pięcia entertainmentu. Nie, Rahim, bardziej mi chodzi o to, że ja widzę sens w budowaniu blockchaina, w którym nody, czyli górnikami, są osoby, które korzystają z tego blockchaina, czyli właśnie firmy stokenizowane, biura maklerskie, giełdy, niż i to mi się spina pięknie. To uważam, że to jest rewelacyjny pomysł. To są dwa oddzielne projekty. Natomiast my mamy projekt, w którym mamy... Ale my mamy projekt, to znaczy mówisz teraz o wniosku. Dokładnie. A no to wniosek jest nieistotny. No ale... Chodzi o to, tego wniosku możesz, na końcu tego wniosku możesz powiedzieć, ponieważ przeprowadzasz badania, Rahim, ten wniosek to jest na badania, ty możesz powiedzieć, że po przeprowadzonych badaniach doszedłeś do takiego wniosku, że jeden blockchain to będzie blockchain dla tokenizacji asetów i będzie działał w oparciu o takie i takie mechanizmy, a tokenizacja ludzi będzie działała w oparciu o inny blockchain. Że możesz to zrobić, to jest jak najbardziej właściwe. Dobra, tylko też, że teraz chodzi o to, żeby się zastanowić, bo tu jest jakby dwa w jednym. I fajnie, jeżeli da się to zrobić technicznie i ekonomicznie, fajnie by było zrobić to dwa w jednym, a nie teraz mówić, że zbudujemy infrastrukturę blockchain opartą na nie markach osobistych, tylko farmach fotowoltaicznych czy jakichś innych jeszcze konceptach, jak Facebook, który strzyknął 100 firm, gdzie wsadziły sobie serwery u siebie w firmach, co jest bez sensu. Ja wymyśliłem projekt, który mimo wszystko ideowo mi się zajebiście spina, ponieważ po pierwsze, to, że te marki są jednak tymi górnikami, które w łatwy sposób tymi górnikami mogą się stać, mogą ten blockchain dzięki swojej popularności spopularyzować, natomiast zarobek pochodzi z tego, że są firmy, które będą chciały z tego blockchaina skorzystać. No dalej mi się to wszystko spina, no. Ideowo. W momencie, gdy... Super. Co? Super, tylko teraz dlaczego te firmy mają skorzystać z tego blockchainu, a nie z innego? W jaki sposób marki osobiste mają na tym zarobić? Ale poczekaj, ale pytasz mnie, dlaczego na przykład ja jako firma Mozaiko mam skorzystać z tego blockchaina? No bo dlaczego skorzystałem z Ethereum? Bo był jedyny, który mogło skorzystać. No właśnie, to ja nie chcę, żeby Ethereum było jedyne. Zakładam, że moje będzie równie dobre.
Znaczy, ja ci powiem, no dlaczego to, to jest niebezpieczne założenie. A dlaczego Sławek, to jest niebezpieczne założenie? Znaczy uważam, że to jest założenie, że ona jest założeniem bez takiego ryzyka. I jest rzeczywiście założeniem. Ale w ogóle nie rozumiem pytania, dlaczego ktoś miałby skorzystać z tego blockchaina. Czy to jest pytanie, dlaczego ktoś miałby w ogóle skorzystać z blockchaina? Czy ja powtórzyłem twoje pytanie. Ja powtórzyłem twoje pytanie, jak ty mnie zapytałeś, dlaczego ludzie mają korzystać z Kangi. To ja teraz zadaję to samo pytanie. Dlaczego ludzie mają skorzystać z tego blockchaina? Tak. No na przykład dlatego, że marka osobista, która zarabia na popularności tej infrastruktury, będzie przekonywać do korzystania z tego blockchaina, a nikt nie jest lepszym promotorem niż influencerzy, którzy będą beneficjentami tego blockchaina. No mamy pomysł na wszystko, na popularyzację, demokratyzację, entertainmentową popularyzację, a B2B korzystanie i korzystanie z usług. Mamy no teraz wszystko. Ja zadam, Rahim, okej, okay. Rozumiem koncept. Rozumiem no. koncept, to teraz poddam takie pytanie. No. Jak PewDiePie powie w filmie fotowoltaicznej, weź się z tokenizuj na tej platformie, bo ja zarobię, czy wtedy PewDiePie, znaczy czy to się spina? Czy to ma sens? To jest argument, który przekona. Znaczy zastanawiam się, jaki argument nie przekonał do życia Ethereum, bo szczerze powiedziawszy... Nie miałeś innego wyjścia. Okay. Czy można było to zrobić na IOCie, na uwaga, bo idziemy cały czas światopoglądowe rozmowy, szkoda. Dlaczego skorzystałem z Ethereum? Powiem wam, dlaczego tak naprawdę skorzystałem z Ethereum. Nie dlatego, że jest najlepszy, nie dlatego, że się na tym znam, tylko uwaga, dlatego, że był najbardziej popularny. Dokładnie. No tak. Teraz tak, jeżeli Sapiensy będzie popularne przez entertainment, które przed chwilą podważył Łukasz, czy może to być powód właśnie skorzystania z tego, bo nic nie spopularyzuje tak blockchain jak entertainment. No i teraz, Rahim, i teraz ja się tutaj z tobą zgadzam. O, widzisz. Poczekaj. Taka przepychanka argumentów. Nie, poczekaj, bo ty teraz mówisz, musi się udać B2C, żeby B2B mogło działać. Brawo. No dobrze, no to jest... Brawo. I to jest coś, co według mnie, Rahim, ty zaprzeczyłeś na początku, że to jest bardzo ambitne zadanie, jak sukces B2C. Dobrze, ale to jest ambitne zadanie, gdyby to miało być... Dobra, Wy nie rozumiecie, że te dwie rzeczy się wzajemnie nakręcają. Właśnie tylko, Rahim, chcę ci powiedzieć tak. Musimy najpierw zbudować platformę B2C i spróbować ją rozkręcić. Jeżeli ona się uda, to wtedy będzie można robić platformę B2B. Natomiast trzeba brać pod uwagę przy budowaniu tego blockchaina, że on pewnie kiedyś posłuży do B2B. Jeżeli on nie posłuży do B2B, to nie będzie miało sensu, bo oczywiście, to będzie piramida. Tak. Bo to będzie wtedy piramida. Oparta tylko na zaufaniu. Dopóty nie będzie B2B, nikt nie będzie korzystał z tego blockchaina, z tych górników. Słuchajcie, to ja widzę tutaj następujące... Górnicy na Ethereum zarabiają, bo ktoś stawia smart kontrakty i płaci Etherem. Nie dlatego zarabiają. Ale też dlatego. Nie, opłaty transakcyjne są nieistotne dla górników. 3 minuty podsumuję koncepcję, którą chcemy zrobić, Rahim, i powiesz mi, czy to będzie OK. Ja tylko, przepraszam, przekażę tutaj informację. 15 minut. OK, więc teraz tak. Robimy platformę, która wykorzystuje B2C, żeby móc zbudować platformę B2B. B2C, które może być milionowe, ale jeżeli się nie uda milionowe, to zrobimy 100. I też będzie dobrze, tak? Czyli B2B blockchain. Tak, robimy blockchain, który ma służyć do asetów, ale żeby on był popularny, użyjemy do tego influencerów. Ktoś będą na tym zarabiać. Tak, to jest podsumowanie całego blockchaina. I teraz tak, ja uważam, że to się da zrobić i wierzę w to, że jesteśmy w stanie wykonać z tego biznesowy projekt. Co więcej, widzę tutaj 3 możliwości działania. Uda się całość, uda się tylko część związana z influencerami, uda się tylko ta część związana z B2B. Każdy, zawsze jesteśmy wygrani.